No dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą weekendową, czyli na najbliższy weekend, czyli na najbliższe 48 godzin. Karta ta jest przeznaczona na 29-30 lipca 2023 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was. No i, kochani, dzisiejszą kartą jest. Cesarz. No, przed nami weekend pod znakiem organizacji, no i porządku. Uda nam się zrealizować wszystko, co zaplanowaliśmy, co, um, co gdzieś tam sobie zorganizowaliśmy wcześniej. Będziemy Pełni energii, by trafić do konkretnego celu, by uporządkować lub wyjaśnić jakieś, nie wiem, przeszłe sytuacje, przeszłe sprawy, czy sprawy, które sobie zaplanowaliśmy. Cesarz może zwiastować również całkowicie nowy etap. W życiu, który przyniesie nam same pozytywne aspekty. To też dobry dzień na mm, takie dalekosiężne plany, ułożenie jakiejś strategii, działania y, na przyszłość. Trzymajmy się tego, co dzisiaj ułożymy, ponieważ dzięki temu odniesiemy sukces. Kochani, cesarz jest symbolem dojrzałego, Często starszego mężczyzny, który ma władzę, który ma swoje imperium. Jest silny, cieszy się szacunkiem innych, jest uczciwy i godny zaufania. Na pewno ma pieniądze, na to nie narzeka. Może być, nie wiem, dyrektorem firmy albo ogólnie być na jakimś takim wysokim stanowisku, ale może być też głową rodziny, może być ojcem, tatusiem, tak? Także kochani, albo wejdziemy w taką energię. W ten weekend albo spotkamy taką osobę na swojej drodze i może to być bardzo ważna osoba w naszym życiu. Jeżeli pracujecie w ten weekend, kochani, cesarz, zapowiada Wam sukces i stabilizację materialną. Malutku, krok po kroku budujecie swoje imperium, przynosi ono zyski, przynosi ono satysfakcję, sławę. Wszystko po prostu co najlepsze. Ufajmy w tym czasie swojej wiedzy i umiejętnościom. Dzięki temu wyjdziemy najlepiej na. Na różnych aspektach. No, i tak jak wcześniej wspomniałam, to dobry czas, by planować, by układać jakieś strategie. Myśmy kilka kroków w przód, tak, żeby zaplanować wszystkie działania i wziąć pod uwagę wszelkie możliwe okoliczności, tak, żeby wyjść na tym najlepiej. <laughs> Kochani, miłość, jeśli chodzi o cesarza, jest również bardzo piękną kartą, ponieważ cesarz wnosi wsparcie. Stabilizację w związku. Zdecydowanie uda Wam się zrealizować jakieś plany co do Waszej przyszłości. Jeżeli już wcześniej coś planowaliście, w końcu przystąpicie do działania, ale to też może być czas właśnie planowania. Planowania, co dalej, co dalej z mieszkaniem, co dalej w rodzinie, co dalej właśnie z nami. Może to być, mogą to być plany ślubne, mogą to być plany założenia rodziny, mogą to być plany jakieś finansowe, ale zdecydowanie idą one w bardzo dobrym kierunku i przyniosą Wam sukces. Cesarz to też miłość ojcowska, e, więc, kochani, możecie planować właśnie potomstwo, tak jak wcześniej wspomniałam, e, zostać tatusiem w ten weekend, <głos> <głos> albo, kochani, to jest właśnie energia, jeżeli już macie dzieci, no to chcecie tym dzieciom zapewnić właśnie wszystko, co najlepsze i będziecie w ten weekend robić wszystko, co najlepsze właśnie dla waszych dzieci. Będziecie cudownymi tatusiami, mamusiami też, ale właśnie w męskiej energii. <noise> dla świeżych relacji cesarz jest wspaniałą wróżbą, Ponieważ przynosi um, dobre wiadomości, że relacja rozwija się w dobrym kierunku i idzie w kierunku tej stabilizacji. No, Single, wy macie szansę na poznanie właśnie takiego swojego cesarza idealnego partnera, który jest dojrzały, który jest konkretny, który wie, jak zadbać o rodzinę, o dom, o Was, który chce zbudować swoją solidną przyszłość z taką. Idealną partnerką przy swoim boku, tak? Kochani, jeżeli jesteście mężczyznami, to wejdziecie w rolę w takiego cesarza i być może właśnie będziecie chcieli jej zadziałać, zawalczyć o jakąś kobitkę. Ułożycie tu plan, strategię, jak ją zdobyć. <grym> no i przystąpicie właśnie do akcji. Kochani, przed nami weekend pełen naprawdę bardzo ważnych wydarzeń i ważnych decyzji. Nie bójmy się stać się... Nie bójmy się stać się takim liderem w naszym życiu, takim szefem swojego życia, swojej przestrzeni, ale też nie bójmy się prowadzić innych, bo cesarz, jakby nie patrzeć, jest takim władcą, jest szefem też innych ludzi. Pamiętajmy, by rządzić jednak z miłością i z taką sprawiedliwością i wrażliwością. Wykorzystujmy swoją władzę w dobry sposób, by wprowadzić więcej ładu w nasze życie i w życie innych. No i bądźmy świadomy konsekwencji. Swoich działań. To jest tutaj niezwykle ważne. Wszystkiego dobrego, spokojnego weekendu Wam życzę powodzenia i do zobaczenia. Pa pa!